Dobry wieczór, jak co niedzielę, a właściwie czasem nawet co dwa tygodnie w niedzielę powracamy do polskiej ligi sim racingowej. Przed nami wyścig w Belgii, kolejny wyścig w tym sezonie, za nami już pewna już długość kwalifikacje 20-minutowe. Tymczasem doszło do małych opóźnień, niestety miałem małe problemy z grą i na szczęście udało się trafić na ostatnie 5 minut, także troszeczkę porozmawiamy sobie właśnie o tych kwalifikacjach. Ten wyścig oczywiście będzie komentować dla Was Sławomir Hejki-Myszkowski. Zapraszam do oglądania, to już kolejna runda w wyścigu. To już kolejna runda tego sezonu, sezonu trzeciego w polskiej lidze sim racingowej, runda numer 8, czyli Grand Prix Belgii. Tydzień temu udało się wygrać Mateuszowi Ziubińskiemu i to w zasadzie było wręcz, powiedziałbym, zdominowane Grand Prix przez tego kierowcę, bo wiemy dobrze, że Mateusz Ziubiński wygrał nie tylko wyścig główny, ale także sprint. Co prawda to zwycięstwo nie przyszło łatwo, ale pojechał bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście również udało się zdobyć wtedy pole position i jak widzimy, Mateusz Ziubiński również na pole position się aktualnie znajduje. Tymczasem podium uzupełniają Patryk Roszak oraz Maciej Miłosz na trzecim miejscu. Patryk Roszak, niewielka strata do Ziubińskiego, bo wynosi ona 53 tysięczne. Już Maciej Miłosz tej straty ma nieco więcej. Guzowski na miejscu czwartym, piątym Michał Tukaj. Andrzejewski na szóstej pozycji, także utrzymuje swoją formę, którą ostatnio udało się odbudować. Sebastian Kosmala dopiero na 15 miejscu, także to Grand Prix Belgii być może nie będzie zbyt szczęśliwe dla zawodnika The Speed Sim Racing Team, ale oczywiście zobaczymy, być może jeszcze Kosmala nie odsłonił wszystkich kart, jeszcze nie pokazał nam swojego prawdziwego tempa i to tempo zobaczymy dopiero w wyścigu. Tymczasem Michał Tukaj na pomiarowym okrążeniu, zobaczymy jak uda się przejechać to kółko. Adrian Szymanek tymczasem okrążenie skończył i znajduje się aktualnie na 19 lokacie. Arkadiusz Siwek na miejscu 21 i Bartłomiej Maciaszczyk jeszcze bez czasu, także czekamy tutaj na Michała Tukaja. Niestety ten lifetiming troszeczkę jest dzisiaj popsuty, ale mam nadzieję, że podczas wyścigu będzie on działał, ponieważ Michał Tukaj już jakiś czas temu boksy opuścił, mimo wszystko lifetiming te boksy pokazywał. No i Bartłomiej Maciaszczyk na miejscu 22. Zobaczymy jaki rezultat. O, teraz widocznie aktualizacja lifetimingu. Teraz mamy pozycję 18, także powinno być teraz wszystko w porządku i właśnie z tym dobrym układem. Niecałe 2 minuty do zakończenia sesji. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, prowadzi Mateusz Ziubiński, 208 punktów na jego koncie. Maciej Miłosz 128 na drugim miejscu. Patryk Roszak tylko jedno oczko straty do rywala, do zawodnika St. Louis Blues. 127 punkcików właśnie na koncie Roszaka, czyli tego pana, którego właśnie oglądamy. Jeszcze będzie próbował poprawić swój rezultat w tym wyścigu. Sebastian Kosmala na miejscu czwartym w generalce, 115 oczek, także myślę, że jeśli znajdzie się jakaś nowa osoba, która dopiero co poznaje świat polskiej ligi sim racingowej, może sobie pomyśleć, że Sebastian Kosmala jest właśnie zawodnikiem tej drugiej połowy stawki. Mimo wszystko klasyfikacja generalna i statystyki nie kłamią. Sebastian Kosmala, aktualny mistrz, udało się wygrać cały sezon drugi razem z zespołem Bernie Motorsport. Ale teraz to tempo niestety jest trochę mniejsze i teraz jakieś małe problemy z połączeniem, ale Roszak już powrócił na tor. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na czacie. Jeszcze raz przepraszam za to spóźnienie, ale no nie mogłem nic za bardzo zrobić. Walczyłem z grą, ale na szczęście wszystko się
udało i jak widzimy skończyło dobrze. Roszak teraz przepuszcza innych zawodników, zostało jeszcze około 20 sekund do zakończenia tej sesji, także Roszak właśnie zaczyna kółko, Maciej Miłosz za to kończy i zobaczymy, jaki to będzie rezultat dla zawodnika St. Louis Blues. Chociaż, no niestety, tutaj jeszcze zwrócę uwagę właśnie na lifetiming. Proszę się nie kierować właśnie tymi boksami. Coś tu jest niestety nie tak. Małe problemy właśnie z lifetimingiem dzisiaj występują. Niestety na nie nie mam za bardzo wpływu. Ale oczywiście postaram się nie naprawić w przerwie, podczas gdy będziemy mieli rozgrzewkę. Maciej Miłosz kończy okrążenie i na trzecim miejscu zostaje, przynajmniej tyle możemy się dowiedzieć z tego, co widzimy. Jakub Kalbarczyk na miejscu siódmym tymczasem. Marek Prędkiewicz jest dziewiąty. On również jedzie właśnie okrążenie, ale Kalbarczyk jest nieco dalej, także to z nim będziemy kończyć aktualnie kółko. Kalbarczyk w tym momencie, z tego co wiemy, jedyny zawodnik na torze, także to jego będzie nam dane obserwować i zobaczymy, na jakiej pozycji Kalbarczyk skończy te kwalifikacje. Tydzień temu na torze Hungaroring pojechał bardzo dobrze, a teraz ma okazję pokazać się również z lepszej strony i zobaczymy, jaki to będzie wynik. Znowu jego samochód zatonął. I niestety mamy kolejne problemy z połączeniem internetowym. Chociaż nie, to są bardziej problemy z serwerem po prostu i kwalifikacje, jak widzimy, zostały zakończone, także mam nadzieję, że uda się te problemy jeszcze zażegnać podczas sesji rozgrzewkowej. Tak czy tak, właśnie wyniki kwalifikacji po naszej lewej stronie, ale te kwalifikacje oczywiście trzeba już odstawić na dalszy plan. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej, a właśnie w niej prowadzi Mateusz Dziobiński, jak mówiłem, 208 punktów, także bardzo dużo ma przewagi nad innymi zawodnikami. Maciej Miłosz na drugim miejscu. Pierwszą piątkę zamyka Mateusz Guzowski, który przez problemy z połączeniem internetowym był nieobecny tydzień temu na torze w Węgrzech i stracił miejsce na podium w klasyfikacji, został zepchnięty na piąte miejsce. Na szóstym Prędkiewicz, Maciaszczyk siódmy, Andrzej Jeski, Sielski, Dąbrowski. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. Patryk Smagat 27 punktów na dole tej tabeli, no i później kierowcy spoza pierwszej piętnastki, to już ci, którzy mają mniejsze szanse na tytuł. Pokuszę się tutaj nawet o stwierdzenie, że niektórzy tych szans, nawet matematycznych, już właśnie nie mają. No i jeszcze ostatnia część stawki. Ja przepraszam, nie ostatnia, jeszcze jest paru kierowców, ale tutaj już te punkty wynoszą 0. Klasyfikacja zespołów, Scuderia Komandante, jak widzimy, prowadzi 18 oczek przewagi nad The Speed Sim Racing Team, ale tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę punkt Ziubińskiego za pole position, także 309 punktów będzie miał ten zespół ścigający się pod włoską flagą. St. Louis Blues na trzecim miejscu, później Chrome Lizards, Panasonic, Jaguar i tak dalej, i tak dalej. Także dwa zespoły, które punktów nie zdobyły, czyli Caterham oraz Bolidomania eSports, ale tutaj jeśli chodzi o punkty, to być może będziemy właśnie na nie jeszcze trochę czekać. Zobaczymy, jak będzie się prezentować dalsza ich walka właśnie w klasyfikacji generalnej zespołów. Tymczasem zapraszam na krótką przerwę i słyszymy się już na okrążeniu formującym. Przed nami emocjonujący wyścig 17-okrążeniowy. Zobaczymy, komu uda się pojechać najlepiej.
Zaczynamy okrążenie formujące do wyścigu Grand Prix Belgii. Dzisiaj z nieco odmienionym overlayem dzięki aktualizacji R Factora 2, ale nie, jeszcze ten system nie jest idealny, także z moich testów wynikało, że nie mogłem go użyć dzisiaj w kwalifikacjach. Miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie naprawione już niedługo. Tak czy tak wydaje mi się, że będzie to wszystko bezproblemowo działało podczas tego wyścigu, a ten wyścig może być bardzo ciekawy, chociaż na tym torze o manewry wyprzedzania może być trudno. Ta druga część toru w Belgii może okazać się zdradliwa dla niektórych kierowców. Kluczem tutaj są oczywiście odpowiednie ustawienia samochodu, ale także odpowiednie zachowanie w zakrętach. Także będą musieli zawodnicy zwrócić uwagę na start do wyścigu, bo tam może też dojść do jakiegoś wypadku czy innych nieprzewidzianych rzeczy. Tymczasem Ziobiński startuje z pole position, drugi Maciej Miłosz, trzeci Guzowski, później Andrzejewski, Sielski, Roszak, Tukaj, Kalbarczyk, Prędkiewicz, Grzesik. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. Poza dwudziestką wyświetlaną na ekranie jest jeszcze Jakub Ślązek, Adrian Szymanek oraz Paweł Kurowski. Oni wystartują właśnie w takiej kolejności już z miejsc 21, 22 i 23. Tymczasem czekamy na rozpoczęcie tego wyścigu. Już za moment zawodnicy ustawią się na polach startowych i dowiemy się, kto najlepiej przygotował się do wyścigu w Belgii, kto ma dużo szczęścia, kto niekoniecznie przygotował się dobrze, ale po prostu dobrze sobie radzi na tym torze. Przekonamy się już za moment, bo już niedługo zapalą się czerwone światła i będziemy świadkami rywalizacji właśnie w wyścigu o Grand Prix Belgii. Kierowcy już ustawiają się na polach startowych, czekamy na sygnał do rozpoczęcia tego wyścigu i zobaczymy, czy Ziobiński obroni prowadzenie w T1. A nie mogę się doczekać. Bartłomiej Maciaszczyk startuje z alei serwisowej. I zaczynamy wyścig, zapalają się czerwone światła i zobaczymy, kto najlepiej wystartuje, kto najlepiej sobie poradzi, czy będzie to Mateusz Ziubiński. Maciej mi już tam próbował, ale walczy teraz z Andrzejewskim. Andrzejewski po zewnętrznej próbuje tutaj objechać Guzowskiego. Jak widzimy, bezproblemowo w T1 żaden z zawodników nie wyleciał z zakrętu. Maciej Miłosz będzie teraz próbował wyprzedzić Ziubińskiego, ale czy to się uda? I Guzowski teraz uderza w ścianę i ląduje na ostatnim miejscu. Jeszcze inni zawodnicy tutaj spadają na sam tył stawki. Siwek także. Mamy jeszcze rozbitego Śląska i mamy żółtą flagę w sektorze pierwszym, ale to nieważne, bo tutaj z przodu toczy się walka. Maciej Miłosz teraz skakuje na miejsce numer 1, objechał Ziubińskiego bardzo dobre wyprzedzanie. Andrzejewski teraz na miejscu trzecim. Widzimy, również będzie próbował swoje szanse. Być może skorzystać z tej zadyszki Ziubińskiego, ale widzimy, musi bronić się także przed Roszakiem. Roszak tymczasem w kanapce. Chrome Lizards. Za nim jest Michał Tukaj, za Tukajem Prędkiewicz. I zobaczymy, jak ci panowie zawalczą i czy to będzie równa walka. Tukaj teraz bardzo szeroko, także Michał Prygiel, czyli kolejny zawodnik Chrome Lizards. A i teraz wielu kierowców z problemami właśnie na tym szybkim lewym łuku. Ziubiński cały czas na drugim miejscu, ale będzie próbował odrobić tę stratę, którą aktualnie posiada. I Michał Tukaj, jak widzimy, broni się wyśmienicie przed Prędkiewiczem, ale stracił nieco dystansu właśnie do Patryka Roszaka. Wymachiwane są zielone flagi, chociaż nic nie wskazywało na jakąś żółtą, także takiej informacji też nie dostaliśmy i widzimy, niektórzy zawodnicy tutaj wędrują poza tor i Roszak broni zewnętrznej, tak żeby Michał Tukaj w tamto miejsce się nie dostał i bardzo ciasno teraz jest, walczą zawodnicy, także ci właśnie z tyłu stawki. Maciaszczyk teraz na 20 pozycji startował z alei serwisowej.
dojazd do T1 i również mamy walki Sielski z poślizgiem, także Kozera musiał się bronić. Maciej Miłosz tymczasem lideruje w tym wyścigu, żółta flaga w sektorze pierwszym, Grzesik w alei serwisowej, Maciaszczyk wycofuje się z wyścigu, także Maciaszczyka nie zobaczymy na mecie tej rywalizacji. Tymczasem Prędkiewicz tutaj w tunelu aerodynamicznym Tukaja, czy będzie to wyprzedzanie zaliczone do udanych, zobaczymy. Jednak wcześniej dohamowuje Prędkiewicz i traci szansę tutaj na wyprzedzenie. Roszak późne dohamowanie, trochę wyjechał poza tor, trochę brudu naniósł na asfalt. No i jadł Kosmala bardzo szeroko, prawie uderzył tutaj w Michała Prygla. Przeniesiemy się właśnie tutaj, bo Michał Prygiel jest bardzo blisko, bok w bok teraz jadą zawodnicy. Kosmala wydaje się mieć kontrolę, jednak nie, to Prygiel wskakuje teraz na miejsce 10. Kosmala jeszcze wyprzedzany teraz przez Kozerę i próbuje również wykorzystać sytuację. I Bakuniak teraz poza torem, Sandak to wszystko obserwuje. No już prawie zawodnik jako tako tam wyprzedził, żółta flaga w sektorze pierwszym teraz, ale zaświeciła nam dosłownie na moment, bardzo mało miejsca tutaj, no nie da się tu wyprzedzać, trzeba czekać na jakiś błąd, ale na taki błąd, który będzie można z łatwością wykorzystać, bo też można być oczywiście przyblokowanym, co też jest no, często spotykane. Maciej Miłosz tymczasem lideruje w tym wyścigu. A propos jeszcze nowego wyglądu, nowego overlaya tego streama, także jest dostępna prędkość. Aktualna prędkość, jaką poruszają się zawodnicy. Ziobiński atakuje do T1 i to jest udane wyprzedzanie. Maciej Miłosz spada teraz na drugie miejsce, ale będzie próbował się tutaj odkuć, czy będzie jazda bok w bok przez Onrush i Radion, i jednak odpuszcza Maciej Miłosz. A Ziobiński, jak widzimy, nie bał się i naciskał do samego końca. Powiedzmy, to była taka gra w cykora, którą wygrał właśnie zawodnik Scuderii Komandante. Andrzejewski na trzecim miejscu goni cały czas Miłosza, goni cały czas Ziobińskiego. Już ta pierwsza trójka oderwała się od reszty stawki. Na czwartym miejscu jeszcze Roszak i już tam przerwa jest jeszcze większa. Roszak teraz bardzo szerokie wyjście i straci nieco ułamków sekundy. I kolejne szerokie wyjście Patryka Roszaka. Pierwszą dziesiątkę zamyka tymczasem Michał Prygiel. I zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś walka jeszcze o drugie miejsce, czy Maciej Miłosz nie odpuścił Ziubińskiemu. Te straty właśnie na podium są bardzo podobne. O ile Miłosz teraz nie złapał zadyszki, to może jeszcze możemy się spodziewać jakiejś walki właśnie o miejsce numer 1. Ja aktualnie najszybsze okrążenie wykręcił właśnie lider tego wyścigu, Michał Tukaj, jak widzimy, na miejscu 6. Kalbarczyk jest 7 i broni się przed Sielskim. I teraz jeden z zawodników Jaguara, Szymon Frelik, spada teraz na miejsce 11 i prawdopodobnie wyprzedzony zostanie także przez Kozerę. Z przodu nic się nie dzieje, te straty wyglądają mniej więcej podobnie. Ewentualnie pod koniec tej długiej prostej mogłoby się coś jeszcze wydarzyć, ale na razie no niestety na nic liczyć nie możemy. I właśnie teraz dojeżdżają ci panowie do końca i Mateusz Ziubiński broni pierwszego miejsca, ale bok wjeżdżają w zakręt, teraz lepszy tor jazdy ma Miłosz, ale broni swoją pozycję Ziubiński i próbował to wykorzystać wszystko Andrzejewski, ale musiał w pewnym momencie zwolnić, bo po prostu panowie by się tutaj nie zmieścili. Szeroko teraz wjeżdża w zakręt Miłosz i zbliżył się dzięki temu Andrzejewski, tak samo blisko jest Patryk Roszak, który dzięki tej rywalizacji odrobił nieco sekund, właściwie ułamków sekundy, bo te różnice tak czy tak są bardzo, bardzo małe. I bardzo szeroko wyjeżdża teraz Patryk Roszak.
A za Roszakiem tymczasem Marek Prędkiewicz na piątym miejscu. Już tutaj widać, że kierowcy się porozjeżdżali, żółta flaga w sektorze drugim. Czy będziemy świadkami? Tutaj niestety nie, już ta flaga zniknęła, ale bardzo szeroki wyjazd teraz Macieja Sandaka i po raz kolejny widzimy żółtą flagę w sektorze drugim i problemy Waldemara Bakuniaka. Kolejne problemy właściwie tego kierowcy, jest na 17 miejscu aktualnie, a jeśli chodzi o to, co się dzieje poza pierwszą 20, Ślązek, Maciaszczyk oraz Guzowski już w tym wyścigu nie jadą, także wszystkich tych, których widzimy właśnie na tabelce po lewej uczestniczą. Także już tutaj żadnego problemu nie powinno być. Maciej Miłosz teraz o wiele, wiele szybszy i zobaczymy, czy uda się teraz wyprzedzić, bo wyprzedza przed zakrętem i wjeżdża w ten zakręt. Jako zawodnik numer 1 wskakuje na pozycję lidera. Bardzo dobrze, bardzo dobre wyprzedzanie Ziubińskiego, aktualnego lidera klasyfikacji generalnej, ale warto przypomnieć, że Maciej Miłosz jest w tym momencie na drugim miejscu w klasyfikacji. Maciej Miłosz do tej pory odniósł tylko jedno zwycięstwo. Zwycięstwo w Austrii w wyścigu sprinterskim. Też widzieliśmy go 5 razy na podium. Za to właśnie najwięcej zwycięstw ma Ziubiński i to zdecydowanie prowadzi. Udało się zdominować 2 Grand Prix. To jest Grand Prix Francji oraz właśnie Grand Prix Węgier, które było właśnie tydzień temu. No i oprócz właśnie tych dominacji, czyli podwójnych zwycięstw, w sumie tych pierwszych miejsc ma na swoim koncie 4, 5, 6, 7. Także dzisiaj ma okazję na siódme, czy też nawet ósme zwycięstwo, ale musi zawalczyć właśnie z Maciejem Miłoszem z tyłu. Za to Sielski blisko Kalbarczyka, ale tutaj żadnego wyprzedzania nie ma, przynajmniej z przodu, bo z tyłu za Sielskim znajduje się Michał Prygiel. Zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś akcja wyprzedzania właśnie z przodu, czy jednak Ziubiński jest za daleko. Też ciekaw jestem, kiedy będą pierwsze zjazdy do Alei Serwisowej, ale to też w przyszłości zobaczymy. Bakuniak właśnie znajduje się w Alei Serwisowej, Siwek już w tym wyścigu niestety nie jedzie. sekundy, tyle wynosił pit stop Bakuniaka, teraz zawodnik wyjeżdża właśnie z Alei. Na 18 miejscu, przedostatnim, obok Grzesika, który bardzo szeroko wyjechał na tej tarce i na pewno ta tarka nieco przeszkodziła zawodnikowi Anvil San Antonio Rampage. Tymczasem może właśnie tutaj dojść do jakiegoś manewru wyprzedzania, tym bardziej, że Grzesik te swoje opony ma już rozgrzane i po wewnętrznej, ale jednak wcześniejsze dohamowanie tego kierowcy. A co na to Bakuniak, już chyba radzi sobie bardzo dobrze właśnie na tym ogumieniu, także tutaj już nie powinno do jakiejś zamiany dojść. Jeszcze Grzesik popełnia błąd, a Maciej Miłosz wykręca nowy najszybszy rekord wyścigu, minuta 46.414. Aktualnie najszybszy czas Ziubińskiego to 46.653 i to również wykręcony właśnie przed momentem, ale jak widzimy, Miłosz radzi sobie coraz lepiej. Za to zaraz dowiemy się, jak radzi sobie Prędkiewicz. Uda się tutaj zaatakować Roszaka, za daleko jest zawodnik Scuderii Commandante, także musimy tutaj poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Andrzejewski na trzecim miejscu pomiędzy Ziubińskim a Roszakiem. Michał Prygiel jest dziewiąty, także kolejny zawodnik Chłon Lizards
w pierwszej dziesiątce. No i widzimy też na ekranie Michała Tukaja, który jedzie na szóstym miejscu. To już siódme okrążenie na torze w Spa. Już niedługo zbliżymy się do końca pierwszej połowy rywalizacji. Jeszcze nie widzieliśmy pierwszych planowanych pit stopów. Być może ktoś spróbuje jechać właśnie bez boksu, bez zmiany opon, ale będziemy musieli na to trochę poczekać. Tymczasem Prędkiewicz atakuje Roszaka, walka o miejsce numer 4 po zewnętrznej i nie wyjechał poza tor, zmieścił się w torze idealnie. Teraz powinien mieć lepszy tor jazdy właśnie w tym w jednym z ostatnich zakrętów. Teraz właśnie ostatni wyjeżdża Prędkiewicz na miejscu 4. Bardzo dobre wyprzedzanie. Maciej Miłosz po raz kolejny wykręca najszybszy czas tej sesji, a Patryk Roszak jest aktualnie na 5 miejscu. Jeszcze próbuje Tukaj, ale nie zmieścił się tam, także to T1 nie było szczęśliwe dla tego zawodnika. Okrążenie 8. Już niektórzy tracą naprawdę bardzo dużo, bo oczywiście widzieliśmy ich w alei serwisowej. Są to Bakuniak oraz Grzesik. Płotkowski na miejscu 15, czyli na tym ostatnim punktowanym miejscu. Czekamy jeszcze na jakąś rywalizację. Tymczasem Frelik w walce z Kozero i wyprzedził jeszcze na prostej zawodnika Scuderii Komandante. I bok w bok teraz po wewnętrznej Kozera, to on powinien mieć lepszą linię jazdy poza torem. Frelik i Frelik spada na miejsce 12. Jeszcze wykorzystuje to wszystko Maciej Sandak, skakując właśnie na miejsce numer 12. Czy jeszcze Adamczyk zdecyduje się wyprzedzić Frelika i wykorzysta to gorsze wyjeżdżanie z zakrętów? No nie, Frelik po raz kolejny popełnia błąd, ale już Adamczyk jest za daleko. Adamczyk zresztą miał wiele problemów z kierownicą. Teraz Sandak o mało co nie stracił 12 miejsca na rzecz Frelika. Nieciekawie to wyglądało już prawie. Zapowiadało się na to, że Sandak właśnie swoje miejsce 12 straci. Tymczasem miejsce numer 1. Mateusz Ziubiński podąża cały czas za tylnym skrzydłem Maćka Miłosza i czy będzie w końcu zawodnikiem, który ponownie wyprzedzi Miłosza, dowiemy się już za moment, bo będzie miał ku temu okazję. Mateusz Ziubiński aktualnie posiada najszybszy czas tego wyścigu i mamy pit stopy, pierwsze pit stopy zawodników. Bardzo dużo kierowców właśnie zjechało w tym momencie, ale zobaczymy, co się dzieje tutaj, bo Mateusz Ziubiński napędza się za tylnym skrzydłem, jedzie w tunelu aerodynamicznym i zobaczymy, czy uda się tutaj dojechać. Maksymalna prędkość 322 i jednak nie, to było za mało. Miłosz obronił się tutaj bardzo dobrze, wyjechał bardzo dobrze z T1, co pozwoliło mu się odpowiednio napędzić i pozycji nie stracił, tak jak wcześniej na przykład Kozera, który teraz jedzie na 15 pozycji, a walczył wtedy z Szymonem Frelikiem. 9 kółko i mamy walki. Walka tutaj właśnie nieco bardziej z tyłu. Patryk Roszak na miejscu numer 8, przed nim Prędkiewicz, także Roszak trochę złapał zadyszki teraz, dobrze udało się wystartować, ale podobnie sytuacja wyglądała na to, że Hungaroring, Roszak start miał bardzo dobry, ale już ta późniejsza faza wyścigu nie ułożyła się dobrze dla tego kierowcy, również dla jego teammate'a, dla Szymona Frelika. To wyścig główny o Grand Prix Węgier, można powiedzieć, że był po prostu stracony dla tego zespołu, dla teamu Jaguara. Mateusz Ziubiński zjeżdża właśnie do alei serwisowej, podobnie jak jego aktualni rywale Miłosz oraz Andrzejewski. Tutaj zjedzie także Maciej Sandak. Dokładnie tak się dzieje, tak samo Frelik, Adamczyk, a Prędkiewicz już aleję serwisową wizytował. No i zobaczymy. Akurat Paweł Andrzejewski ma swój pit stop na samym końcu i wyjeżdża na trzecie miejsce. Miłosz broni
swoje pierwsze miejsce w pitstopie, także tutaj się nic nie zmieniło. Prędkiewicz jest bardzo daleko i mamy żółtą flagę w sektorze drugim. Ziubiński, czy uda się? Nie, no jest zdecydowanie za daleko, więc tutaj no żaden manewr nie może się pokusić. Traci pół sekundy do Miłosza, też ma pół sekundy przewagi nad Pawłem Andrzejewskim. Osobiście myślę właśnie, że ten nowy overlay, ten nowy wygląd streama mówi nam o wiele, wiele więcej. Także na pewno widzowie razem ze mną z przyjemnością będą teraz, jest jeszcze większą przyjemnością, będą teraz oglądać wyścigi Polskiej Ligi Sim Racingowej. Kurowski tymczasem w alei serwisowej i otrzymuje karę Paweł Kurowski. Prędkiewicz czwarty aktualnie, ale on traci nieco więcej do podium niż właśnie na przykład Andrzejewski, który jest bardzo blisko pierwszej dwójki. Sebastian Kosmala tymczasem dopiero na 10 pozycji, także ten weekend w Spa nie idzie po myśli tego kierowcy. Sprint oczywiście punktowany dla 10 zawodników, pierwsza dwunastka jest odwracana, jeśli właśnie chodzi o miejsca na polach startowych, także jeśli Kosmala ukończy na 10 miejscu, będzie startował jako trzeci. Jedziemy kolejne okrążenie, to już 11 kółko na tym torze i to będzie kolejna okazja do wyprzedzenia Miłosza przez Ziubińskiego, ale czy to się uda, dowiemy się już za moment, kiedy będziemy na końcu prostej. To tutaj powinniśmy widzieć właśnie najwięcej wyprzedzeń i wydaje mi się, że jest za słabo napędzony teraz Mateusz Ziubiński. 325 chyba wyniosła jego najwyższa prędkość poza torem lekko Miłosz, a z tyłu Michał Tukaj może zawalczyć z jadącym przed nim Patrykiem Roszakiem. Mateusz Ziubiński na miejscu numer 2 aktualnie, pół sekundy około, ta sytuacja cały czas się zmienia, może zostajmy przy właśnie 0,5 straty Ziubińskiego do Miłosza. Paweł Andrzejewski nieco zwolnił na tym drugim stincie, no i cóż, zawodnicy się porozjeżdżali. Także może zobaczymy, jak wygląda aktualnie tył stawki. Maciej Miłosz wykręca tymczasem najszybsze okrążenie wyścigu po raz kolejny. Z tyłu za to Maciej Sandak może jeszcze powalczyć z Kozerą, ale tu już dalej walki żadnej niestety zobaczyć nie możemy. Niestety tutaj na live timingu strata Kurowskiego pokazuje się z błędem, a Maciej Miłosz, jak widzimy, prowadzi w tej rywalizacji i jak na razie nie zapowiada się, aby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższej przyszłości. Te znaki zapytania na dole oczywiście najprawdopodobniej w najbliższych wyścigach już nie będą występować. Niestety nie wszystko zostało przygotowane od razu. Trzeba było bardzo szybko poradzić sobie z nowym live timingiem i właśnie ta dzisiejsza transmisja zostanie, powiedzmy, poświęcona na testy, ale myślę, że tutaj będziemy wspólnie zadowoleni, ponieważ ten live timing jest o wiele, wiele częściej aktualizowany, nieraz na okrążenie, ale nawet parę razy na sektor, więc jesteśmy o wiele lepiej
informowani o stratach kierowców, jak widzimy w czasie rzeczywistym w tym momencie. Mamy pokazaną na przykład stratę Ziubińskiego do Miłosza. 5 okrążeń do zakończenia tego wyścigu. Coraz bardziej podoba mi się nowy overlay. 13 okrążenie aktualnie. I jak na razie o walkę o P1 się nie zanosi. Ziubiński jest za daleko, ale będzie się zbliżał właśnie na tej prostej. Chociaż wydaje mi się, że nie będzie na tyle blisko, aby tutaj mógł zagrozić w jakiś sposób Miłoszowi. Zdecydowanie nie, ale tutaj Miłosz popełnia błąd, o wiele lepiej wychodzi Ziubiński, ale tutaj do zamiany pozycji na szczęście dla zespołu St. Louis Blues nie doszło, chociaż było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Tymczasem walka tutaj z tyłu stawki Kozera z Sandakiem i kto wyjdzie na tym najlepiej, czy to będzie The Speed Sim Racing Academy, czy Scuderia Commandante, raczej Scuderia, tak samo Frelick próbuje się w to wszystko wmieszać, obserwuje cały czas te rywalizacje, no i zobaczymy, jak pójdzie właśnie tutaj w walce o miejsce 11. Za Frelickiem jest Adamczyk również bardzo blisko, ale do tej pory jakiejś spektakularnej jazdy Adamczyka niestety nie widzieliśmy. Bardzo blisko jest teraz Frelick. Czy będzie tutaj jakaś rywalizacja? Nie, wydawało się, że odpuścił. Sandak też bronił się, chociaż no, ten wyjazd z zakrętu był gorszy od zawodnika Jaguara. Ziubiński tymczasem cały czas około pół sekundy straty do Miłosza. Teraz wydaje się, jakby Frelick wyjechał lepiej od Sandaka, przybliża się teraz do niego i zobaczymy, na co stać kierowcę Jaguara. Frelick zresztą zaliczył bardzo dobry start w Monako, ale ten wyścig w Belgii, jak widzimy, jak na razie nie idzie po myśli tego kierowcy. Walczy o miejsce 12, bo jeśli skończyłby właśnie na tej pozycji, mógłby startować z pierwszego pola do wyścigu sprinterskiego. Tymczasem Adamczyk traci nieco więcej. Miłosz cały czas lideruje, a z tyłu już te... O, teraz błąd popełnił Sandak i może tutaj dojść do jakiejś walki bok w bok. Teraz Frelick, jeszcze Kozera jest atakowany przez Sandaka, ale stracił prędkość Frelick przez to, że nie jechał w tunelu aerodynamicznym. Musi tutaj odpuścić, jednak nie ma tutaj żadnej zmiany, chociaż Sandak najechał na tarkę. W kanapce teraz DS Speed znajduje się Jaguar i Sandak przepuszcza swojego rywala. I to na pewno było przepuszczenie, to nie był błąd, także Frelick teraz na pozycji 12 będzie musiał Sandak odrobić, bo te punkty w sprincie również są ważne. Oczywiście każdy jest punktowany słabiej w stosunku do wyścigu głównego, ale lepiej startować z miejsca pierwszego niż 13, o czym na pewno przekona się jeden z tych zawodników. Michał Kozera jest teraz 11, a Ziubiński, widzimy, traci coraz więcej. Jakiś błąd tutaj na ostatniej szykanie. Półtorej sekundy teraz traci do lidera tego wyścigu, do Maćka Miłosza, a Paweł Andrzejewski, jak widzimy, jest coraz bliżej, ale powróćmy do walki o te mniejsze pozycje, o te niższe pozycje. Okrążenie 15 aktualnie, jak widzimy, Sandak jest bardzo blisko Adamczyka, także stracił kolejną pozycję. Teraz The Speed Sim Racing Academy walczy między sobą, ale także walczą tutaj panowie z przodu i widzimy Frelick przed Kozerą i błąd teraz Sandaka. Sandak wjeżdża w ścianę, uszkadzając sobie samochód, spada, znaczy nie spada, był na miejscu 14, były szanse na 13, były szanse na 12, ale teraz już te szanse zostały na pewno pogrzebane. Kozera na miejscu 12 będzie próbował odbić swoje miejsce 11, bok w bok. Nie, tutaj Frelick zdecydowanie z przodu i do wymiany nie dochodzi, za to wymiana tutaj. Bosielski walczy z Kalbarczykiem.
Sielski na miejscu 7 udało się wskoczyć wyżej. Kalbarczyk znakomicie pokazał się w Węgrzech i teraz błąd! I może stracić kolejną pozycję, bo już tuż, tuż za nim znajduje się Michał Prygiel. Ale ci panowie zawalczą dopiero niedługo, bo Kalbarczyk stracił tylko cenne sekundy pozycji, na szczęście dla niego. Nie, Michał Kozera, jak widzimy, już traci nieco więcej, za to możemy jeszcze spodziewać się jakiejś walki o miejsce numer 2, bo Andrzejewski jest blisko Ziubińskiego. Traci teraz pod koniec tego drugiego stintu, pod koniec wyścigu coraz więcej. Skuderi, zawodnik Skuderi, komandante, lider klasyfikacji. A tutaj jest znowu walka o miejsce numer 6 i dojazd do zakrętu numer 1. Sielski jednak tutaj, no wydaje mi się, nie pokazał wszystkiego, na co go stać i popełnia błąd teraz Kalbarczyk, ale nie traci pozycji. Za to tutaj Tuka już stracić pozycję może, bo wydaje mi się, że Sielski lepiej przejechał, przepraszam, zakręt numer 1 i dochodzi do wyprzedzenia teraz. Jak widzimy, Sielski zostaje na miejscu 7. A za nim już znajduje się Kalbarczyk oraz Michał Prygiel. Sebastian Kosmala na miejscu 10. Już długi czas znajduje się zawodnik Despi Team Racing Teamu na tej pozycji. Bok teraz Kalbarczyk z Michałem Pryglem. Już niedługo też zaczniemy ostatnie okrążenie. Czy Prygiel tutaj zdoła? Nie! Jak na razie tutaj nie ma żadnego miejsca, żeby próbować w jakiś sposób wyprzedzić zawodnika St. Louis Blues. Andrzejewski na miejscu 3, ale stracił teraz nieco sekund do Ziubińskiego. I chyba błąd kolejny popełnił przed momentem Ziubińskim, a nie, to tak skacze po prostu. Strata na overlayu i widzimy kolejna walka tutaj na ostatnich miejscach. Bok teraz Kalbarczyk z Michałem Pryglem i razem wyjeżdżają z tego ostatniego zakrętu. Kto lepiej przejedzie zakręt numer 1, to może być kluczowe w osiągnięciu tej czołowej pozycji, w tym przypadku pozycji 8 na mecie wyścigu głównego. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakieś wyprzedzanie, bo bardzo blisko są teraz. Kalbarczyk o wiele, wiele szybszy teraz wyprzedza Michała Prygla jeszcze przed zakrętem. Także wskakuje na miejsce numer 8. Bardzo dobre wyprzedzanie. Jest to walka aż o, uwaga, 8 punktów. Co prawda tylko jeden punkt dzieli te pozycje, ale jest o co walczyć i dalej walczą ci panowie. Michał Prygiel, jak widzimy, nie chce tutaj odpuścić, także jak na razie ta sytuacja się tutaj nie uspokaja, ale w końcu uspokoić musi, bo zaraz wyścig się kończy i musimy przejść do lidera tego wyścigu, do Maćka Miłosza, który jest aktualnie na naszych ekranach. Maciej Miłosz, zdecydowany lider tego wyścigu, przez większość wyścigu udało się tutaj prowadzić i jak widzimy dowozi prowadzenie na metę. Została ostatnia szykana, przedostatni i ostatni zakręt, tylko tutaj nie popełnić żadnego błędu. Ale z tyłu tutaj jeszcze walka o miejsce numer 2. Czy Andrzejewskiemu uda się wskoczyć na miejsce drugie? Jednak nie i jak widzimy Maciej Miłosz kończy na miejscu numer 1. 25 punktów, 26 punktów na jego koncie. Udało się jeszcze zdobyć najszybsze kółko w wyścigu. Drugi kończy Ziubińskie, później Andrzejewski, także tak wygląda podium, jednak pod sam koniec nie udało się zdobyć tego drugiego miejsca Andrzejewskiemu, później Prędkiewicz, Roszak, Tukaj, Sielski, Prygiel, Kosmala jednak na miejscu 9, Kalbarczyk, 10 dopiero teraz kończy, 11 Frelik, 12 Adamczyk, 13 Kozera, 14 Sandak, 15 Podkowski, czy będzie tutaj karambol, znaczy nie karambol, w zasadzie
nie wiem jak to nazwać, no efektowne zakończenie wyścigu. Płotkowski 15, 16, Szymanek, Grzesik na pozycji 17 i 18 Kurowski. Tak prezentuje się samochód zwycięzcy tego wyścigu. Świetna jazda Miłosza po raz kolejny udowadnia, że potrafi walczyć, że jeszcze liczy się w walce o mistrzowski tytuł w polskiej lidze sim racingowej. Grzesik za moment będzie kończyć ten wyścig, już dojeżdża do ostatnich zakrętów. Grzesik na miejscu 17 i Kurowski na pozycji 18, także tak prezentują się wyniki tego wyścigu. Także no, bardzo dobrze poradził sobie tutaj właśnie Maciej Miłosz. Tak wyglądają wyniki. Bardzo dobrze poradził sobie zawodnik St. Louis Blues i zobaczymy, jak poradzi sobie w wyścigu sprinterskim. Także cóż, przed nami, miejmy nadzieję, kolejne okrążenia świetnej rywalizacji. Punktuje oczywiście teraz pierwsza piętnastka już w sprincie, tylko pierwsza dziesiątka. Także nie przedłużając, zapraszam na krótką przerwę i słyszymy się na okrążeniu formującym. Zaczynamy kolejne okrążenie formujące. Kolejne okrążenie formujące już do sprintu, który będzie miał 11 okrążeń i pozycje do startu prezentują się następująco. Z pole position wyruszy Piotr Adamczyk, za nim ustawiony Szymon Frelik, później Kalbarczyk, Kosmala, Prygiel, Sielski, Tukaj, Roszak, Prędkiewicz, Andrzejewski, Ziubiński i Miłosz, czyli zwycięzca pierwszego głównego wyścigu. Za nim ustawieni są Kozera, Sandak, Płotkowski, Szymanek, Grzesik, Kurowski, Bakuniak, Siwek, Guzowski, Ślązek oraz Patryk Smagacz. Zobaczymy, komu się uda najlepiej pojechać podczas startu, czy Adamczykowi uda się obronić miejsce numer 1. Pamiętam jego zwycięstwo w sprincie w Hiszpanii w drugim sezonie. Może akurat właśnie ten start będzie okazją do tego, żeby po raz kolejny znaleźć się na pierwszym miejscu w wyścigu, no i też na pierwszym miejscu akurat tak się złożyło, że w sprincie. Niestety strata Kurowskiego po raz kolejny jest źle pokazywana przez live timing, ale możemy na szczęście na to przymknąć jeszcze oko i czekamy na start do tego wyścigu. Czołowi zawodnicy ustawieni są już na polach startowych. Czekamy jeszcze na koniec stawki, który właśnie dojeżdża do swojej linii startu. Ciekaw jestem właśnie, jak zawodnicy ustawią się do zakrętu numer 1, jak wykona swój start Piotr Adamczyk, czy uda się dobrze wystartować, no i czy będziemy świadkami tutaj bardzo dobrej, bardzo szybkiej rywalizacji. I bardzo dobry start zaliczył Szymon Frelik i obejmuje teraz pozycję numer 1. Słabo Adamczyk, ale też bardzo dobrze pojechał Kosmala, który bok w bok teraz jedzie z Frelikiem, a widzimy Adamczyk bardzo, bardzo słabo napędza się za tylnym skrzydłem Szymona Frelika. Czy to będzie objęcie prowadzenia w tym wyścigu, czy skorzysta z tunelu aerodynamicznego, jakie daje mu Szymon Frelik? Żółta flaga i widzimy, co się dzieje z Patrykiem Roszakiem. Doszczędnie zmienił
zniszczony jego samochód, a Kosmala obejmuje pozycję numer 1. Tutaj już za prosto, długo prosto i Sięski wskakuje na miejsce numer 2. Bardzo dobra jazda tych kierowców. Michał Prygiel na miejscu czwartym, Kalbarczyk jest piąty, szósty Miłosz, siódmy Ziubiński, tutaj jeszcze walki o miejsce dziesiąte, Prymkiewicz kontra Andrzejewski, jedenasty jest właśnie za Oli Chrome Lizard, później Santa, Guzowski, Szymanek, Ziubiński na miejscu numer 7, Miłosz jest szósty i widzimy tutaj, Andrzejewski ląduje na ścianie, żółta flaga teraz spowodowana właśnie przez to uderzenie, brak przedniego skrzydła. I będziemy widzieć Andrzejewskiego w alei serwisowej. Kosmala tymczasem jedzie już bardzo szybko, rozpędził się niesamowicie, już 1,5 sekundy przewagi ma nad drugim Sielskim. Michał Prygiel na miejscu czwartym i tutaj może jeszcze się co nieco wydarzyć, bo te różnice są jak na razie bardzo, bardzo małe. Maciej Miłosz atakowany teraz przez Dziubińskiego. Kolejna żółtowlaga. Miłosz bardzo szeroki wyjazd, ale nie traci pozycji na rzecz zawodnika Scuderii Komandantem. Michał Prygiel skakuje na miejsce numer 3. Frelik spada już na czwarte, a Miłosz broni się, jak widzimy, przed Dziubińskim. Frelik próbuje jeszcze tam zaatakować. Dziubiński teraz, późne dohamowanie, jednak zdecydował się na zmianę toru jazdy i prawie też doszło do uderzenia Miłosza w Kalbarczyka. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie prezentować się dalej w dalszej części tego wyścigu, bo Ziubiński jest bardzo, bardzo blisko, może tutaj dojść do jakiegoś ataku, ale żeby się tak napędzić, to no trochę brakuje właśnie Ziubińskiemu i broni się teraz Miłosza z przodu, tutaj walka jeszcze większa i bok w bok teraz Frelik z Kalbarczykiem i Frelik może tę pozycję stracić, popełnia błąd, także traci pozycję, Frelik spada na miejsce piąte, a widzimy Ziubiński już przed Miłoszem i jeszcze Michał Tukaj próbuje tutaj zawalczyć bardzo szeroko. Teraz Maciej Miłosz bok, doszło do małego kontaktu i spada teraz zwycięzca poprzedniego wyścigu na miejsce numer 8. Także to jego pierwsze okrążenie, nie można zaliczyć go do udanych. Drugiego tak samo. Prędkiewicz również wyprzedza zawodnika St. Louis Blues, a Kosmala już prawie 2 sekundy przewagi ma nad drugim miejscem. Zobaczymy, co się dzieje z przodu. Już tutaj panowie się nieco bardziej rozjechali. Prygiel na miejscu numer 3. I tutaj możemy być świadkami jeszcze rywalizacji. Prędkiewicz wypada z toru, a tutaj Michał Tukaj może wyprzedzić Szymona Frelika. Czy to się uda? Bok w bok teraz jadą panowie. Zobaczymy to z onboardu na samochodzie Home Lizards. I teraz wyprzedzony jest Szymon Frelik, także kolejną pozycję traci zawodnik Jaguara. Tutaj naprawdę ta stawka jest bardzo, bardzo zbita i może tak naprawdę dojść do wielu przeróżnych sytuacji. Ale czy tutaj któryś z zawodników przedwcześnie nie odpadnie, tego oczywiście nie wiemy. Trzeba to śledzić i Prędkiewicz prawie tutaj prawie udało się zaatakować Frelika, ale jednak ostatecznie samochód Jaguara był bliżej tej wewnętrznej strony, był bliżej ściany z przodu za to. Mamy kolejną walkę, Kalbarczyk broni się przed Ziubińskim, ale nie wybroni się Ziubiński, teraz skakuje na miejsce numer 4. Ziubiński będzie gonił teraz Michała Prygla, później także Sielskiego i widzimy błąd popełnia teraz Frelik, spada na miejsce 11. Fatalna jazda teraz zawodnika Jaguara. Miał bardzo dużo na samym początku teraz wyścigu. Teraz można powiedzieć, że nie ma nic, bo już wypadł z punktowanej dziesiątki. Mateusz Guzowski tymczasem na miejscu 9. I Miłosz spada. Co się dzieje z Miłoszem? Gdzie jest Miłosz? O, jakieś problemy tutaj Maćka Miłosza. Chyba problem z połączeniem. Nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś wypadku. Także ten wyścig nie zostaje ukończony przez zwycięzcę wyścigu głównego. Także wielka, wielka szkoda.
No i tymczasem mamy tutaj walkę o miejsce numer 5, tutaj z Kalbarczykiem, bok w bok do tej szykany. Ziubiński tymczasem już jest na miejscu trzecim, dalej toczy się walka bok w bok teraz, ale Michał tutaj gorzej wyjeżdża, czy Prędkiewicz? Nie! Prędkiewicz nie zdołał tutaj Tukaja wyprzedzić, może w T1, może tutaj się zadzieje nieco więcej, późno dohamowuje Tukaj bok w bok teraz z Kalbarczykiem, ale to za mało, żeby wyprzedzić tego kierowcę w zakręcie pierwszym, no ale będzie ku temu okazja nieco dalej, kiedy napędzi się za Radion. I tutaj może dojść do jakiegoś wyprzedzania i spada teraz. Kto to był? To był jeden zawodnik Scuderii Komandante. Dachuje teraz Michał Kozera poza torem i wycofa się z tej rywalizacji. No niestety, a jego samochód się jednak odwraca bez tylnego skrzydła, także jeszcze ma okazję ten wyścig ukończyć, ale na pewno z fatalnym wynikiem. Tymczasem Ślązek tutaj w walce z Grzesikiem, w walce ze Smagaczem, z Siwkiem, za Śląskiem znajduje się Maciek Sandak. Ta sytuacja z przodu już się nieco uspokoiła. Kolejne żółte flagi w sektorze drugim. I czy tutaj będziemy świadkami jakiejś rywalizacji? No, zobaczymy już niedługo, bo szeroko teraz Jakub Ślązek wyjeżdża z zakrętu i Maciej Sandak może teraz próbować go wyprzedzić. No i dochodzi do kontaktu i Ślązek wypada z toru. Aj, czy jeszcze tutaj tak jest? Bakuniak wskakuje teraz na miejsce 17. Przenosimy się do przodu. Tutaj Siwek ma okazję wyprzedzić Adriana Szymanka. Czy to się uda? Może się napędzić teraz za tylnym skrzydłem. To jest walka o miejsce 11. Tymczasem Kalbarczyk wskakuje na miejsce 5. Bardzo dobra jazda tego kierowcy. Błąd popełnia Prędkiewicz, jak widzimy, także spada na miejsce 7. I obserwujmy to, co się dzieje tutaj, bo tu się dzieje bardzo dużo. Siwek cały czas znajduje się za Szymankiem, musi teraz liczyć na to, że Smagacz do pierwszego zakrętu go nie wyprzedzi, chociaż bok w bok teraz zawodnicy szeroko. Siwek i wyjeżdża poza tor. Smagacz teraz awansuje na miejsce 12. Tymczasem Kamil Grzesik ma okazję wskoczyć nieco wyżej, ma okazję wskoczyć na miejsce 13. Lekko przycinają teraz ten szybki lewy zakręt zawodnicy i także walka toczy się z przodu i widzimy Kamil Grzesik o wiele, wiele szybszy tutaj od Siwka. Smagacz w międzyczasie jednak na pozycji 12 nie udało się wyprzedzić, a Płotkowski już na miejscu 9. Bardzo dobra jazda tego kierowcy i żółta flaga w sektorze drugim. Bakuniak po kontakcie ze Śląskiem wypada z toru. Kamil Grzesik na miejscu 13. Czy uda się tutaj powalczyć o punkty w jego przypadku? Zobaczymy. Teraz Smagacz jest blisko Szymanka. To jest kolejna taka sytuacja, kiedy to Szymanek właśnie to w tym miejscu może czuć się zagrożony i widzimy Smagacz o wiele lepiej skakuje teraz na miejsce 11 i zamyka ten czarno-zielony boli. Czy będzie późno do hamowania? Nie, Smagacz tutaj broni się bez żadnego problemu. Mamy pierwsze zjazdy do alei serwisowej. Tukaj i Prędkiewicz w alei u swoich mechaników. Tymczasem sytuacja z przodu jest bardzo, bardzo spokojna. Chociaż Ziubiński, o ile miałby lepsze tempo od Sielskiego, mógłby jeszcze pokusić się o wyprzedzenie tego kierowcy. Tak czy tak pierwsza trójka ma sporą przewagę nad pozostałą częścią stawki. Około 4 sekund ma przewagi Ziubiński nad Michałem Pryglem, który jest czwarty. Mamy 3 DNF-y, są to Patryk Kroszak, Maciej Miłosz oraz Michał
Kozera, także ta pierwsza dwunastka, która wyświetla się nam na ekranie, oczywiście jedzie w tym wyścigu, poza nimi już zawodnicy się z zawodów wycofali i błąd popełnia teraz Patryk Płotkowski. Tymczasem lider tego wyścigu, Sebastian Kosmala, radzi sobie wyśmienicie i zjeżdża do alei serwisowej. Mamy pierwsze pity, walkę teraz o miejsce numer 2. Ziubiński zjeżdża do alei serwisowej, Damian Sielski zostaje na torze, ale czy to zostanie, nie było wymuszone właśnie zjazdem Ziubińskiego? Być może Sielski trochę przestraszył się, być może pomyślał sobie, że Ziubiński może jechać do samego końca lub też planuje jazdę do końca na tych oponach. Zostaje także Prygiel, Kalbarczyk, Frelik, na gdzie wyjedzie Kosmala. Kosmala wyjeżdża na piątym miejscu i będzie tutaj szarża właśnie na pozycję najwięcej punktowaną, także będziemy obserwować tego zawodnika. W boksie także Guzowski, Smagacz, Sandak, Ślązek i Bakuniak, także Kurowski w alei serwisowej. Może teraz ten live timing nam się naprawi. Najszybsze okrążenie wyścigu należy oczywiście do Sebastiana Kosmali, także to on będzie miał okazję na ten dodatkowy punkcik. Tymczasem coraz więcej chmur pojawia się nam na torze w Belgii. Zawodnicy liczyli przed wyścigiem na mieszane warunki pogodowe, na to, że te warunki będą się bardzo szybko zmieniać, że będą nieprzewidywalne, ale jak do tej pory deszczu żadnego niestety nie widzieliśmy, chociaż na pewno by to nam ubogaciło znacznie rywalizację. Na miejscu siódmym tymczasem Ziubiński, za sobą ma Szymanka, dalej Grzesik, Prędkiewicz, Tukaj, Guzowski, Smagacz, Sandak, Siwek. Tak wygląda pierwsza piętnastka, ale pamiętajmy, że punktowana jest tylko pierwsza dziesiątka, ale już tutaj zawodnicy, jak widać, porozjeżdżali się i to bardzo. Na 18 miejscu Paweł Andrzejewski, który tego sprintu do udanych nie zaliczy, podobnie jak Maciej Miłosz, którego już w tym wyścigu nie widzimy, a który wygrał właśnie wyścig główny tutaj i na pewno bardzo dużo mógłby jeszcze w tym sprincie namieszać. Wracamy do Kosmali i chyba pierwsze krople widziałem przed momentem. Także możemy jeszcze się spodziewać jakiejś zmiany warunków, czy ten wyścig będzie posiadał zmienne warunki. No to wiemy się właściwie pod sam koniec, czy może kierowcy dojadą na oponach miękkich, na oponach przeznaczonych na suchą nawierzchnię. Już widzimy, Frelik traci bardzo dużo, Kosmala przybliża się znacznie, ale jeśli Sielski nie zjedzie do alei serwisowej, może się okazać, że to on wygra ten wyścig, że to on okaże się najlepszy właśnie w sprincie. Jestem ciekaw, jak szybko Frelik poradzi sobie, jak szybko, przepraszam, Kosmala poradzi sobie z Frelikiem, który jeszcze nie był widywany w alei serwisowej. To już ósme okrążenie, niedługo rozpoczniemy dziewiąte, zbliżamy się do końca tego wyścigu. Ta strata Kosmali do Frelika jest coraz mniejsza. Widzimy, jak szybko jedzie Sebastian Kosmala, aktualny mistrz wśród kierowców. Żółta flaga w sektorze drugim i widzimy, Frelik przepuszcza Kosmalę, także tutaj niestety nie byliśmy świadkami żadnej konkretnej walki. Kosmala wskakuje na miejsce czwarte, ale tutaj także możemy mieć walkę pomiędzy Prędkiewiczem a Grzesikiem. Bok w bok teraz w ostatniej szykanie doszło do małego kontaktu między kierowcami i bardzo szeroko wyjechał Grzesik, traci pozycję ósmą, a tymczasem także Prędkiewicz na pozycji ósmej, Płotkowski siódmy, dziewiąty właśnie Grzesik, Płotkowski na pozycji siódmej, także bardzo dobrze sobie radzi również on.
Adamczyk dopiero na pozycji 19, także ten start z pole position, no, nie pomógł zawodnikowi DSP Team Racing Academy, także tego sprintu również nie zaliczy do tych udanych. Sebastian Kosmala cały czas autorem najszybszego okrążenia wyścigu. Tymczasem Adamczyk spada teraz na miejsce 20. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. No tutaj walka teraz między Bakuniakiem a właśnie Adamczykiem. No i Bakuniak wychodzi tutaj o wiele lepiej od zawodnika DSP Team Racing Academy. Czy będzie tutaj jeszcze jakaś walka między tymi kierowcami? Bardzo szeroko wyjeżdża Adamczyk i chyba tę prędkość stracił. Nie będzie chyba tutaj ta walka kontynuowana, chociaż czy pokusi się? Nie, nie będzie tutaj późniejszego dohamowania. Sielski cały czas liderem tego wyścigu, także można powiedzieć, że ta strategia Kosmali okazała się niewłaściwa, chociaż no oczywiście popełnia teraz najszybsze okrążenia w wyścigu, tak? Widzimy, że to czwarte miejsce na pewno aktualnego mistrza wśród kierowców nie zadowoli. Tymczasem najszybsze okrążenie posiada Mateusz Ziobiński, który przed momentem wyprzedził właśnie w tej klasyfikacji Kosmale. Dziesiąte okrążenie, jedziemy właśnie z Damianem Sielskim, Michał Prygiel z szansą na drugie miejsce. Czy to będzie właśnie ten wyścig, który Damian Sielski skończy na pierwszym miejscu? Zobaczymy, jestem naprawdę ciekaw, czy te opony wystarczą do samego końca tego wyścigu. Damian Sielski do tej pory posiada tylko jedno podium w tym sezonie. Podium osiągnięte w sprincie w Austrii, a teraz może poszczycić się zwycięstwem, o ile to ostatnie okrążenie zostanie dobrze przejechane. A widzimy, już zaczyna Sielski popełniać błędy. Czy to jest oznaka tego, że to pierwsze miejsce straci? No zobaczymy. Ale na pewno może już powoli czuć lekki stres zawodnik eSport International. Na drugim miejscu Michał Prygiel, trzeci jedzie Jakub Kalbarczyk, również dobry występ tego kierowcy, a Ziubiński tymczasem na miejscu szóstym. Za to tutaj mieliśmy wymianę na linii Prędkiewicz Płotkowski. Już tutaj za dużo się nie powinno zmienić, chyba że będziemy jeszcze świadkami jakiegoś wypadku, kolizji, poślizgu. Tak wtedy te wyniki mogą zostać przemieszane. Widzimy, Arkadiusz Siwek błąd popełnia teraz, ale już tutaj nie jest zagrożony raczej wyprzedzeniem przez Pawła Kurowskiego. Damian Sielski prowadzi w rywalizacji, ma szansę na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, zwycięstwo, które będzie punktowane tylko 15 oczkami. Niemniej statystyka to statystyka, okazuje się najlepszym właśnie na torze w Belgii w sprincie. To pole startowe zdecydowanie pomogło temu kierowcy i no, świetnie wykorzystał słabszą postawę rywali, świetnie wykorzystał słabszy start Adamczyka. Później jeszcze ten zjazd do alei serwisowej między innymi Sebastiana Kosmali, a z tyłu również mamy przetasowania. Płotkowski traci kolejną pozycję, Mateusz Guzowski wskakuje na ósme. Tymczasem Damian Sielski zwycięża w wyścigu o Grand Prix Belgii, w wyścigu sprinterskim.
dolicza 15 punktów do swojego wyniku, a Ziobiński skakuje na miejsce piąte i Kosmala jeszcze tam walczy z Kalbarczykiem. Czy będzie tutaj wymiana? Nie! Kosmala jednak kończy czwarty, także wyniki prezentują się następująco. Sielski jeszcze wjeżdża do alei serwisowej, Prygiel, Kalbarczyk, Kosmala, Ziubiński, Frelik, Prędkiewicz, który właśnie mija linię mety, Guzowski, Płotkowski oraz na 10 miejscu Kamil Grzesik. Tak wygląda punktowana dziesiątka. Są bączki. Damian Sielski cieszy się ze zwycięstwa w tym wyścigu, a jest z czego się cieszyć. Pierwsze zwycięstwo tego zawodnika w tym sezonie. Nie udało się zdobyć kompletu, ponieważ nie udało się wyrwać najszybszego okrążenia. Ten punkcik wędruje do Ziubińskiego, który jest piąty. Niemniej bardzo dobry wyścig właśnie w wykonaniu Sielskiego i ta najwyższa zdobycz punktowa ląduje właśnie do tego kierowcy. Tak wyglądają wyniki wyścigu Grand Prix Belgii. Czekamy jeszcze na paru kierowców. Andrzejewskich widzimy kręci bączki na samym końcu. Adamczyk jeszcze wyścigu nie zakończył. Świetny wyścig główny, świetny wyścig sprinterski, chociaż momentami byliśmy głodni rywalizacji. Tak na pewno już te wyniki pokazały, że możemy czuć się... Chciałem powiedzieć na jedzenie, ale to chyba nie jest dobre słowo. Jeszcze na koniec Andrzejewski notuje bączki, ale niestety ten sprint był dla tego kierowcy pechowy i nie udało się punktów w tym sprincie zdobyć. Sielski okazuje się zwycięzcą tego wyścigu. Udało się pojechać bardzo, bardzo dobrze. Tak prezentują się wyniki tego wyścigu. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze pokazać wyniki już te oficjalne. Czekam tylko na możliwość takową. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Niestety wyników najprawdopodobniej nie uda mi się pokazać. Musiałaby być wczytana następna sesja, której niestety nie możemy zobaczyć. Tak czy tak wyniki możemy podziwiać po lewej stronie ekranu. Świetny wyścig, dziękuję bardzo za obejrzenie go. Zapraszam oczywiście na kolejne. Kolejny wyścig będzie już oczywiście na innym torze. Będzie to wyścig o Grand Prix Włoch na torze Monza. Oczywiście za tydzień, 21, przepraszam, za dwa tygodnie, 21 czerwca o godzinie 19:30. Także cóż, zapraszam oczywiście na kolejne wyścigi. Dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę miłego wieczoru.